No ja nie mogłam się doczekać tego meczu, bo wiedziałam, że tutaj zawsze jest wspaniała atmosfera i gdzie zawsze ta cała hala była przeciwko mnie, tak teraz była ze mną, z nami, z całym zespołem, także to na pewno niosło i myślę, że to też nie pozwoliło nam odpuścić w żadnym momencie, nawet jak było 0-2, także że super się gra przy takich trybunach jak tutaj. Jestem mega dumna z tego zespołu, bo byłyśmy w czarnej. I to wyciągnęłyśmy, więc naprawdę jestem mega dumna z dziewczyn, z całej drużyny i jestem naprawdę pełna optymizmu. Mam nadzieję, że tak było, bo chciałam na pewno dać trochę więcej energii od siebie, bo były momenty niestety na tym meczu, na tym boisku, że dziewczyny tak ciężko sobie radziły z emocjami, więc chciałam po prostu tam wjechać na pełnej, że tak powiem, i pomóc dziewczynom. Wydaje mi się, że mi się udało, bo byłam tak nakręcona, że już nawet w przerwie przed tiebreakiem już nie mogłam wytrzymać poza boiskiem. Już czekałam, żebyśmy zaczęły tego tiebreaka, więc mam nadzieję, że ta moja pozytywna energia dzisiaj nam dużo dała. Szkoda z drugiej strony, że tylko 2 punkty, bo naprawdę od połowy tego spotkania już do końca wyglądało to bardzo optymistycznie, ale to są nadal 2 punkty i to jest nadal wygrana, więc wszyscy się z tego cieszymy. Tak, dokładnie. U nas to wszystko potoczyło się na odwrót, czyli tam, gdzie powinniśmy mieć najwięcej energii, tam ta energia nam zgasła. No musimy nad tym popracować, nad naszą koncentracją, bo jej zabrakło w końcówce tego spotkania. Oczywiście, że wyjeżdżamy z niedosytem, bo ten mecz w ogóle mógł się inaczej potoczyć. Jeżeli byśmy inaczej troszeczkę rozegrały tego trzeciego seta, wyjechałybyśmy z 3 punktami. Niestety taka jest siatkówka. Wyjeżdżamy tylko z 1 punktem, ale na pewno to nie koniec z naszej strony. I feel really good. The atmosphere was amazing, especially after we won the 3rd set, 4th set, and then we went to the 5th set. And I really felt that the supporters were here to support us and to be with us. So I'm really happy that we won our first home game. Doesn't matter how, we won it and we have 2 points. So I felt that we were more in control, like the reception was getting better, our serve was getting better, so they were more in high ball situations. And if you feel that you are more in control, you can also feel that you can give more energy to the team. And yeah, I think it's this. I'm a little bit shy if I have to talk about myself. I mean, I feel good in the team. Everybody is here to help and everybody is doing their job. So thank you, but I'm shy.